Bonjour! Zaczyna się już pięknie. Dzisiaj będziemy spędzać cały dzień po francusku. Zapytałyśmy was na Instagramie, co mamy robić i ktoś napisał, że trzeba się ubrać elegancko. Oczywiście musi być coś w paski. Będziemy szukać beretów, może jakieś mamy. Do tego jeszcze potrzebujesz jakiegoś szalika. Natomiast ja suszę bluzkę na balkonie, ponieważ jedyna moja bluzka w paski, jaką posiadam, właśnie wyszła z prania. Jeszcze przygotowałam spódnicę. Jest prawie 12, a my dopiero wstałyśmy, się ogarnęłyśmy, więc idę do biedronki. Nie umiem francuskiego akcentu, ale może się nauczę. I muszę kupić jakieś francuskie rzeczy na śniadanie. Cześć! Razem przebrana za francuską baletnicę, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale balet pochodzi właśnie z Francji. Przepraszam, że przerywam wam seans, ale mam dla was bardzo ważne ogłoszenie, ponieważ dzisiaj na Disney Channel jest premiera drugiego sezonu serialu Znajdź mnie w Paryżu, gdzie mamy połączenie baletu i podróży w czasie. Sama mam wrażenie, że mnie zaraz przeniesie w czasie. Przybywam do was z przyszłości, żeby wam powiedzieć, że jestem już po premierze drugiego sezonu i drugi sezon jest fantastyczny, więc musicie go obejrzeć. Włączajcie Disney Channel i mam nadzieję, że drugi sezon spodoba się wam równie mocno jak mi. A teraz wracamy do filmu Cały dzień po francusku. Musimy sobie znaleźć jakieś imiona, bo już chciałam powiedzieć do ciebie Jessica. Schobię sobie francuskie warkocze. Nie, po prostu ten akcent jest straszny. Weź mi znajdź gumkę do włosów, bo były na pewno w kolorze niebieskim i czerwonym. Jezus, Maria, teraz ten wyraźnie kurduł. O mój Boże! Ale to może ja pójdę do sklepu, a ty w tym czasie ogarniesz swoje hery. Sorry, muszę mówić po francusku. Chodź tu i weź swój telefon, wyszukaj francuskie imiona. Nie nagrywam z tobą tego filmu. Czemu ty tak bardzo nie lubisz, kiedy ja robię akcenty? Bo to nie są akcenty. Na kolonii była taka Ewa i ona była francuską i tak pięknie mówiła po francusku. To jest Ewa, która jest francuską. Właśnie, przywitaj się z vlogiem po francusku. Bonjour, je m'appelle Eva et bonjour le vlog. Agatę, Agnes, Alice, Hanach. Czemu oni mają takie amerykańskie imiona? Ines. Ines, ja mogę być Ines. No dobra, bądź Ines. Jeanette. O, Jeanette, brzmi tak bardzo... Judith. Madeleine. O, to chyba jest Madeleine. Czy możesz wrzucić do translatora Madeleine i zobaczyć, jak to się czyta po francusku? Madeleine. Madeleine. Maja rysuje sobie flagę na policzku. Miejmy nadzieję, że wyjątkowo w tym filmie będzie to w dobrą stronę. A ja się chwilowo ubrałam jeszcze w tą długą bluzę z mojego sklepu. W ogóle weszła nowa w kolekcję, także wpadajcie na sklep. Ponieważ moja bluzka jeszcze nie wyschła i idę kupić rzeczy na francuskie śniadanie. W ogóle plecak, który ze sobą biorę i maseczkę, którą biorę, również są z mojego sklepu, więc idę jako żywa reklama. Kupiłam chrupki, z których będziemy budować wieżę Eiffla, kupiłam bagietę. Czas zacząć ten francuski dzień, bo już się robi 13, a ja jeszcze nawet śniadania nie zjadłam. Ines, zrobisz nam kafe, no taką jak zawsze. Mleko. Kupiłam całą siatę croissantów, chrupki, z których będziemy budować wieżę Eiffla, bo ktoś nam dał taki pomysł, jest super. Nie wiedziałam, z czym oni jedzą te bagietki, był wszędzie ser pleśniowy i że sałata, więc wzięłam rukolę, bo jest dobra. Oni podobno piją dużo wina, my oczywiście nie będziemy pić wina, ale wzięłam frugo, które wygląda tak jak wino. Jakiś ser, który wygląda na francuski, więc go wzięłam. I oni dużo rzeczy jedzą z kremem czekoladowym, więc kupiłam czekoladowe tahini, żeby było zdrowsze niż taki typowy krem czekoladowy, który ma same złe składniki. Kawusia na śniadaniucio. Śniadanie! Co? Petit déjeuner?
Nie umiem czytać po francusku. Teraz sprawdzimy, jak daleka byłam od wymowy prawdziwej. Le petit déjeuner. Tak obstawiam, ale nie wiem nic o wymowie francuskiej. Uwaga. Petit déjeuner. Petit déjeuner. Petit déjeuner. Dzisiaj na le petit déjeuner zjemy croissant. Kawę zalewam ciepłą wodą, do tego dodaję zimne mleko i ciepłą piankę. Jakbym robiła ciasto, to już by się wszystko zważyło. Idę zobaczyć, czy moja bluzka się wysuszyła. O, cześć Mruczku! Mruczek atakuje drapak. O matko święta, kocie! Jaki masz szalony humorek! Za szalony... Jaki Maja, kot oszalał. Jest sucha, na serio jest sucha, w godzinę. A więc oto nasze francuskie outfity. Proszę, Francja elegancja. Nawet założyłam drugi raz w życiu buty wysokie. Musimy zrobić sesję do magazynu Vogue. Smruniu, Boże święty! Gdzie go nie goni? Gdzie moja kawa? Ines, co mnie podstawiasz? Jak było to śniadanie? Petit... coś tam, coś tam. Pewnie jemy tego więcej niż oni, bo podobno jedzą bardzo mało na śniadanie, więc wątpię, żeby jedli dwa croissanty. Ja jeszcze miałam sprawdzić, jak jest kawa. Kawa. Po polsku, super. Kawa! Kefi. Kafe. Nie, kefi. Jak kefir. No. Kefi. Kefi. Croissant. 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 Jesteśmy Maja i Marysia croissantowskie. Wpisałam do translatora parę zdań. Cześć, mam na imię Marysia i mam 23 lata. Razem z siostrą nagrywamy filmy na YouTube. Nasz kanał nazywa się Zwariowani. Subskrybuj. Salut. Je m'appelle Marysia et j'ai 23 ans. Avec ma soeur nous enregistrons des vidéos sur YouTube. Notre chaîne s'appelle Fele Souscrire. Pozdrawiam wszystkie osoby, które uczą się francuskiego i mają ze mnie teraz taką bekę. Mam nadzieję, że nie przekręciłam czegoś na jakieś brzydkie słowo, czy coś byłoby przypał. Salut, je m'appelle Marysia i j'ai 23 ans. Avec ma sœur, nous enregistrons des vidéos sur YouTube. Notre chaîne s'appelle Fol. Souscrire. Et donc, je... Dlaczego to, co mówi translator, nie pokrywa się nijak z tym, co tu jest napisane? Je m'appelle Madeleine et j'ai 23 ans. Salut, je m'appelle Madeleine et j'ai 23 ans. Jedziemy teraz do Obi, żeby kupić kłódkę, ponieważ musimy zrobić tak zwaną kłódkę miłości, bo je się zawiesza na mostach w Paryżu i wtedy zakochani będą razem na zawsze. No to my po prostu zrobimy kłódkę z napisem Zwariowani, żeby było, że nasz kanał i nasza siostrzana miłość była na zawsze. I siostrzana miłość. I nie wzięłyśmy żadnego markera, ale poprosimy jakiegoś tam pana. Oni na pewno mają markery, więc. Albo długopis. No. Moja maseczka jest świeżo wyprana i pięknie pachnie płynem do prania. Przepraszam, czy znajdę tu gdzieś kłódki? Tak, następnie alejce i do końca po lewej stronie. Dziękuję. Tu są zamki. A nie, bo najtańsze. Boże, 40 zł. Nie. Chcę o, tu są takie tanie. Dobra. O Boże, czekaj, to jeszcze tutaj. Aha. Mamy to. Pokaż. Okazało się, że kłódka za 5 zeta działa. I teraz jedziemy do galerii, żeby w cukierni kupić makaroniki francuskie. I słuchamy francuskich piosenek, ponieważ... Trzeba wszystko głupie akcentować. Ponieważ... Pamiętasz? Czekaj, czy to jest jakaś cukiernia taka... Na pewno gdzieś jest. Chodź. Czy tam nie ma jakiejś cukierni? Uwielbiam nagrywać telefonem, bo nikt nas nie wykopie, bo nikt nie wie, że nagrywamy, bo to tylko telefon. Oto kolejna cukiernia, w której nie ma makaroników. Zawsze tutaj leżały takie makaroniki. Ale możemy jeszcze sprawdzić na górze.
Tak, tam po drugiej stronie galerii właśnie jest taka cukiernia, ta włoska jakaś. Uwaga, ostatnia szansa. Nie ma. Dobra, to idziemy jeszcze tam na górę, chodź. To jest nasza ostatnia szansa. Jak to nie będzie, to musimy iść do TK Maxa i kupić takie, co 100 lat mogą stać. Nie ma. Dobra, chodź do TK Maxa. Nie, to będzie przy kasie, przy kasie. O, tutaj. O, no proszę, zaraz przez nosem. Ile to kosztuje? Nie wiem, różowe. 12 zł. No dobra, ale to bierzemy jedno. Okazuje się, że te makaroniki są z Włoch. Pokaż, no, te też są z Włoch. Madeleine. 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 Idzie sobie Boże, właśnie... Boże, ja się czuję tak francusko teraz. Robimy sesję zdjęciową do magazynu Vogue. Nagrywa się. Dobra, mamy to. Dobra, będziemy teraz przestawiać makaroniki. Patrzcie! Ale... I to już pachnie. To pachnie jak taka typowa, radioaktywna truskawka. Dobra, stąd jest blisko nakładkę, pojedziemy na deskę. Jadłam lepsze. Jaką w ogóle mają datę ważności? Nie wiem, mogę chyba nie sprawdzać. No bo one w ogóle nie smakują jak makaroniki. Dasz radę wysiąść? Chyba jest okej. Okay. Nie czuję tu truskawki wcale. Dobra, jedziemy zawiesić tą kłódkę, ale nie będziemy wrzucać kluczyka do rzeki, bo to jest nieekologiczne. Będę jechała na mojej tęczowej deskorolce. W spódnicy i stroju baletnicy. Nie mam pojęcia, czy coś widać, ale... Jesteśmy właśnie na kładce. Tutaj piszą różne kółki. Dobra. Oto kłódka z napisem Zwariowani. Przypięłyśmy naszą kłódkę do innych kłódek, bo jest za mała, żeby ją przypiąć do tego zielonego. Więc jeżeli ktoś z Was ją tutaj znajdzie, to może sobie zrobić zdjęcie. Proszę o to okolica i możecie nam te zdjęcia wysyłać. W ogóle nagrałyśmy dzisiaj TikToka z tańcem do francuskiej piosenki. Nie możemy tutaj wam puścić tej muzyki, bo nam zablokują film. Na 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 na. Robimy wieżę Eiffla? Tak, ty będziesz robić wieżę Eiffla z chrupków, a ja w tym czasie będę gotować. Skleję te chrupki Nutellą. Nie, śliną! Jak ci się na pod językiem zbiera ślina? Maczasz? Wiem. Sklejone. Cebulę dajcie mi, dodam ją do dżambalai. Jeszcze trochę papryki, pieczarek i mieszamy, mieszamy, mieszamy. Potrzebuję patelni do gotowania kolacji, żeby smażyć cebulę, cebulę, cebulę. O matko! Nienawidzę te chrupy, bo są do niczego, niczego, niczego. Te chrupki są do niczego, więc wymyśliłam na nie patent. Zużyję dzisiaj wszystkie wykałaczki, ale ten... O matko! Ej, dobre! No wiem. Witamy krzywowierze zwariowanych! A oto jedzonko, które się gotuje na naszą kolację. Ojejku! On to liże! O, on to liże! I wykałaczkę chce zeżreć. Ty gubnaś. Vincent i wieża Eiffla. On w ogóle nie może się za to wziąć, bo te chrupki... Nie da się ich polizać. Pochodzi balej, więc dzisiaj potańczymy balet. Panno Ines! Proszę na parkiet! Pierwsza pozycja, nogi nie wiem, w trzeciej, trzecia z wygodą. Następnie w brzuchu. Wyobrażamy sobie, że mamy tu agrafkę, tak trochę pod pępkiem i tu, gdzie macie mostek, hop, spinamy. Spinamy tyłek, to jest bardzo ważne. Plie, relewę. Pupa cały czas spięta. No, pupa spięta. Plie, relewę. Znów spięty. Teraz robimy piruet. Hop, powróci. Ale patrzcie cały czas na aparat. Pff.
Dobra, kończymy z baletem, idziemy jeść. Tak wygląda nasze danie główne. Przystaweczka, na deserek w sumie też bagietka, tylko z czekoladą. Uwaga, przygotujcie się na totalną porażkę. A w drugiej widzisz, jak ci się woda drży? Bon appetit! Czy jesteś z naszym camembert? Od przystawki się zaczyna. Aha, hol. Ja mam wrażenie, że oni chyba zdrowo jedzą, więc mamy dużo warzyw. Może być. Serem. No i już kolą. Emocje jak na grzybach. Ej, no jak już zerwałaś tą bazylię, to teraz zjedz. No jedz. No fu. Patrz, ja zerwałam i jem. No fu. Dobra, to było fajne gębie. Jak oceniasz moje danie? Super gorące! Ja przechodzę do deseru, żeby to było szybciej, ta lampa mi tak świeci w oczy, że ja już chcę jeść w ciemności. No kule, która kawa. Wiesz, że to jest z Grecji. Omijamy tą Francję szerokim łukiem. Więc to już wszystko na dzisiaj. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście klikajcie łapki w górę i subskrybujcie nasz kanał. To naprawdę ma znaczenie. I pamiętajcie, żeby wpadać na Disney Channel, oglądać drugi sezon Znajdź mnie w Paryżu. Śledźcie przygody Ines i Leny i... Dobra, nie ma tam żadnej Madeleine, ale jest tam Ines. Bad luck, bad day, what should I do?